Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 59. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 38, werset do 2 do 10. Nie karć mnie, Panie, w Twoim gniewie, i nie każ mnie w Twej zapalczywości. Utkwiły bowiem we mnie Twoje strzały, i ręka Twoja zaciążyła nade mną. Nie ma w mym ciele nic zdrowego wskutek Twego zagniewania, nic nietkniętego w mych kościach wskutek mego grzechu, bo winy moje wyrosły ponad moją głowę, gniotą mnie jak ciężkie brzemię. Cuchną, ropieją my rany na skutek mego szaleństwa. Jestem zgnębiony, nadmiarę pochylony. Przez cały dzień chodzę smutny, bo ogień trawi moje lędźwie, i w moim ciele nie ma nic zdrowego. Jestem nadmiarę wyczerpany i złamany. Skowycze, bo jęczy moje serce. Przed tobą, Panie, wszelkie me pragnienie i moje wzdychanie nie jest przed tobą ukryte. Dziś rozpoczynamy lekturę kolejnej księgi Starego Testamentu, Księgi Powtórzonego Prawa. Ostatniej, piątej księgi wchodzącej w skład Tory, czyli Prawa. Tradycja przypisuje autorstwo tych ksiąg Mojżeszowi, dlatego niekiedy nazywane są pięcioksięgiem Mojżesza. Dziś przeczytamy pierwsze trzy rozdziały tej księgi. Te trzy rozdziały ustawiają ton dla reszty księgi powtórzonego Prawa, która zawiera przemówienia Mojżesza skierowane do Izraelitów przypominające im o prawach, nakazach i wydarzeniach, które miały miejsce podczas ich wędrówki przez pustynię, a także o konieczności wierności Bogu po wejściu do ziemi obiecanej. Tymi słowami przemawiał Mojżesz do całego Izraela za Jordanem na pustyni, w Arabie naprzeciw Suw między Paran, Tofel, Laban, Haserot i Dizachab. Jedenaście dni drogi jest przez góry Seir z Chorebu do Kadesz Barnea. W czterdziestym roku, jedenastym miesiącu, w pierwszym dniu miesiąca, Mojżesz powiedział Izraelitom wszystko, co mu Pan dla nich zlecił. Po pokonaniu Sichona, króla Amorytów, mieszkającego w Heżbonie, i Oga, króla Baszanu, mieszkającego w Asztarot, w Edrei, za Jordanem, w kraju Moabu, Począł Mojżesz wpajać to prawo, mówiąc Pan nasz Bóg mówił do nas na chorebie Już dość waszego pobytu na tej górze Ruszajcie, idźcie, ciągnijcie ku górom Amorytów Do wszystkich pobliskich narodów osiadłych w Arabie, w górach, w Szefeli, w Negebie, nad brzegiem morskim, w ziemi Kananejczyków i w Libanie Aż po wielką rzekę Eufrat Patrzcie wydaje wam ten kraj. Idźcie, posiądźcie tę ziemię, którą Pan poprzysiągł dać Abrahamowi Izaakowi Jakubowi, a po nich ich potomstwu. I rzekłem wam w owym czasie, ja sam nie mogę już nosić ciężaru was wszystkich. Pan, wasz Bóg, rozmnożył was. Dziś jesteście liczni niby gwiazdy na niebie. A Pan, Bóg Ojców naszych. Niech was jeszcze tysiąckrotnie pomnoży i błogosławi wam, jak to obiecał. Jak zdołam sam udźwignąć wasz ciężar, wasze brzemię i wasze spory? Wybierzcie sobie w waszych pokoleniach mężów rozumnych, mądrych i szanowanych, abym ich postawił wam na czele. Odpowiedzieliście mi: Dobre jest, co zamierzasz uczynić. Wtedy wybrałem spośród głów waszych pokoleń mężów mądrych, szanowanych. I dałem wam ich za waszych przewodników, naczelników nad tysiącami i naczelników nad setkami, naczelników nad pięćdziesięcioma i naczelników nad dziesięcioma, jako zwierzchników nad waszymi pokoleniami. Wtedy to rozkazałem waszym sędziom: przesłuchujcie braci waszych, rozstrzygajcie sprawiedliwie spór każdego ze swym bratem czy też z przybyszem. W sądzeniu unikajcie stronniczości. Wysłuchajcie małego i wielkiego. Nie lękajcie się nikogo, gdyż jest to sąd Boży. Gdyby wam sprawa wydawała się za trudna, mnie ją przedstawcie, abym ją wysłuchał. W owym czasie poleciłem wam wszystko, co macie czynić. Potem opuściliśmy Choreb i szliśmy przez całą tę pustynię wielką i straszną, którą widzieliście, w kierunku gór Amorytów, jak nam polecił Pan, nasz Bóg. I doszliśmy do Kadesz Barnea, wtedy wam powiedziałem: przyszliście aż do gór Amorytów, które nam daje Pan, nasz Bóg. Patrz, Pan, twój Bóg wydał Tobie tę ziemię. Wejdź, weź ją w posiadanie, jak ci obiecał Pan, Bóg Twoich ojców. Nie lękaj się, nie trać ducha. Wtedy przystąpiliście do mnie wszyscy i rzekliście, Wyślijmy mężów przed sobą celem zbadania kraju i poznania drogi, którą mamy iść oraz miast, do których mamy wkroczyć. Rzeczy wydała mi się dobra. I wziąłem spośród was dwunastu mężów, po jednym z każdego pokolenia. Oni wyruszyli, poszli w góry i dotarli aż do doliny Eszkol, którą zbadali. Wzięli w ręce trochę z owocu tej ziemi, przynieśli wam i takie złożyli sprawozdanie. Kraj, który nam daje Pan, nasz Bóg, jest dobry. Lecz nie chcieliście iść i wzgardziliście nakazem Pana, waszego Boga. Szemraliście w namiotach, mówiąc: Z nienawiści do nas wyprowadził nas Pan z ziemi egipskiej, by wydać nas w ręce Amorytów na zagładę. Gdzież pójdziemy? Nasi bracia napełnili nam serce strachem, mówiąc. Lud to jest liczniejszy i wyższy wzrostem od nas. Miasta ogromne, obwarowane aż do nieba. Widzieliśmy tam nawet synów Anaka. I rzekłem wam, nie drżyjcie, nie lękajcie się ich. Pan, Bóg Wasz, który idzie przed Wami, będzie za Was walczył, podobnie jak uczynił w Egipcie na Waszych oczach. Widziałeś też i na pustyni. Pan niósł cię, jak niesie ojciec swego syna, całą drogę, którą szliście, aż dotarliście do tego miejsca. Jednak, mimo to, nie ufaliście panu, Bogu waszemu, idącemu przed wami w drodze, by wam szukać miejsca pod obóz, nocą w ogniu, by wam oświetlać drogę, a za dnia w obłoku. Gdy usłyszał pan głos mów waszych, rozgniewał się i przysiągł, mówiąc: ani jeden człowiek z tego przewrotnego pokolenia nie ujrzy pięknej krainy, którą poprzysiągłem dać przodkom waszym, z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego. On ją zobaczy. Jemu i jego synom dam ten kraj, po którym chodził, gdyż on okazał pełne posłuszeństwo Panu. Przez was i na mnie rozgniewał się Pan mówiąc, I ty tam nie wejdziesz. Jozue, syn Nuna, który ci służy. On tam wejdzie. Jemu dodaj odwagi, gdyż on wprowadzi Izraela w posiadanie tej ziemi. Maleństwa wasze, o których mówiliście, że staną się łupem, i synowie wasi, którzy dziś dobra od zła nie odróżniają oni tam wejdą, dam ją im i oni ją posiądą. A wy zawróćcie i idźcie przez pustynię w kierunku Morza Czerwonego. Odpowiedzieliście mi. Zgrzeszyliśmy przeciw Panu. Pójdziemy i będziemy walczyć jak nam rozkazał Pan, nasz Bóg. I każdy z Was przypasał sobie broń, bo uznaliście za łatwe wejście na góry. I rzekł Pan do mnie, powiedz im, nie chodźcie, nie walczcie, gdyż nie jestem wśród Was, byście nie byli rozgromieni przez wrogów. Ostrzegałem Was, lecz nie chcieliście słuchać. Wzgardziliście nakazem Pana, Ruszyliście, poszliście w góry. Wyszli naprzeciw wam Amoryci mieszkający w tych górach, gonili was, jak to czynią pszczoły, i pobili was w Seirze aż do Horma. Wróciliście i płakaliście przed panem, a nie wysłuchał pan waszego wołania i nie zwrócił na was uwagi. Zatrzymaliście się w Kadesz na wiele dni, na cały czas waszego pobytu. Wtedy, zawracając, ruszyliśmy przez pustynię w kierunku Morza Czerwonego, jak mi powiedział pan. Przez długi czas okrążaliśmy góry Seir. I pan mi powiedział: Dosyć tego krążenia po tych górach. Zwróćcie się na północ. Lecz daj polecenie ludowi: przejdziecie przez posiadłość braci waszych, synów Ezawa, mieszkających w Seirze. Oni się was lękają, lecz strzeżcie się bardzo. Nie zaczepiajcie ich, gdyż nie dam wam nic z ich ziemi, nawet tyle, co stopa zakryje, bo Ezawowi dałem na własność góry Seir. Pokarm do jedzenia kupujcie od nich za pieniądze, nawet wodę do picia nabywajcie od nich za zapłatą. Przecież Pan, Twój Bóg, który ci błogosławił w pracach Twych rąk, opiekuje się Twoją wędrówką po tej wielkiej pustyni. Oto czterdzieści lat, Pan, Twój Bóg jest z Tobą i niczego Ci nie brakowało. Odeszliśmy więc od braci naszych, synów Ezawa, mieszkających w Seirze, przez Arabę, Elat i Esjongeber. Zawróciliśmy i wyruszyliśmy w kierunku pustyni Moabu. Wtedy rzekł do mnie Pan, nie napadaj na Moabitów, nie podejmuj z nimi wojny, bo nie oddam Ci nic z ich ziemi na własność, Gdyż synom Lota dałem na własność Ar. Poprzednio mieszkali w niej Emici, naród wielki, liczny i wysoki jak Anakici. Zaliczano ich do Refaitów, jak i Anakitów. Lecz Moabici nazywają ich Emitami. W Seirze mieszkali dawniej choryci, lecz synowie Ezawa wypędzili ich i wyniszczyli, aby się osiedlić na ich miejscu. Jak uczynił Izrael w ziemi, którą mu Pan dał w posiadanie. A teraz w drogę. Przejdźcie przez potok Zaret. Przeszliśmy więc przez potok Zaret. Cały czas podróży od Kadesh Barnea do potoku Zaret wynosił 38 lat, aż wyginęło w obozie całe pokolenie mężów zdatnych do walki, jak im to Pan poprzysiągł. Tak zaciążyła nad nimi ręka Pana, aby ich usunąć z obozu aż do zupełnego zniknięcia. Skoro wyginęli spośród ludu wszyscy mężowie zdatni do wojny, rzekł do mnie Pan: Ty dziś masz przejść Ar granicę Moabu, aby przybliżyć się do synów Ammona. Nie zaczepiaj ich, nie wszczynaj z nimi wojny, gdyż nie dałem ci na własność niczego z ziemi synów Ammona, ponieważ synom lota dałem ją na własność. Również tę ziemię zamieszkiwali poprzednio Refaici, których Ammonici nazywali Zamzummitami. Naród to wielki, liczny i wysoki jak Anakici. Wytracił ich pan przed Ammonitami, którzy ich wypędzili i osiedlili się na ich miejscu. Tak też uczynił mieszkającym w Seirze synom Ezawa, wytracając przed nimi chorytów, których oni wypędzili i sami zamieszkali na ich miejscu aż do tego czasu. W ten sposób i Chiwitów zamieszkujących miejscowości aż do Gazy wytracili Kaftoryci, którzy przybyli z Kaftor, by się na ich miejscu osiedlić. Wstańcie, zwincie namioty, przekroczcie potok Arnon. Patrz, dałem ci w ręce Sichona, Amorytę, króla Hezbonu i jego ziemię. Zacznij ją zajmować. Wypowiedz mu wojnę. Od dziś zaczynam napełniać bojaźnią i strachem przed wami wszystkie narody pod całym niebem. Kto tylko o Tobie usłyszy, zacznie się bać i drżeć przed Tobą. Wysłałem więc posłów z pustyni Kedemot do Sichona, króla Hezbonu, ze słowami pokojowymi. Pozwól mi przejść przez Twą ziemię. Pójdę gościńcem, nie skręcając ni w prawo, ni w lewo. Żywność sprzedasz mi za pieniądze, bym miał co jeść. Nawet wodę dasz mi za opłatą, bym miał co pić. Pozwól mi tylko przejść pieszo, jak mi to uczynili synowie Ezawa mieszkający w Seirze i Moabici mieszkający w Ar, aż przejdę przez Jordan do ziemi, którą mi daje Pan, nasz Bóg. Lecz Sichon, król Herzbonu, nie zgodził się na nasze przejście obok Niego, gdyż Pan, Twój Bóg, uczynił nieustępliwym Jego ducha i twardym Jego serce aby go oddać w Twe ręce, jak to jest dzisiaj. Wtedy tak rzekł mi Pan: Patrz, zacząłem oddawać Ci na łup Sichona i Jego ziemię. Zacznij zajmować, bierz w posiadanie Jego kraj. I wyszedł przeciw nam Sichon i cały lud Jego na wojnę do Jachsy. Pan, Bóg nasz, wydał go nam i pobiliśmy Jego samego, synów Jego i cały Jego lud. W tym czasie zdobyliśmy wszystkie jego miasta i klątwą obłożyliśmy każde miasto, mężczyzn, kobiety i dzieci, nie oszczędzając niczego oprócz zwierząt, które sobie zabraliśmy, i łupu z miast przez nas zajętych. Od Aroeru leżącego na brzegu potoku Arnon i od miasta, które jest w dolinie, aż do Gileadu nie było dla nas grodu niedostępnego. Wszystkie nam dał Pan, Bóg nasz. Ale do kraju synów Ammona nie zbliżyłeś się, ani do okolicy potoku Jabłuk, ani do miast w górach, ani do żadnego miejsca, do którego zabronił Ci iść Pan Bóg nasz. Następnie zawróciliśmy i poszliśmy w kierunku Baszanu, którego król Og wyszedł nam naprzeciw z całym swym ludem, by wydać nam bitwę w Edrei. Wtedy rzekł do mnie Pan – nie lękaj się go, bo wydałem w Twoje ręce Jego samego, cały Jego lud i ziemię. Postąpisz z nim jak z Sichonem, królem Amorytów, który mieszka w Heszbonie. I Pan, Bóg nasz, wydał nam w ręce również Oga, króla Baszanu i cały Jego lud. I wytępiliśmy go tak, że nikt nie ocalał. W tym czasie zdobyliśmy wszystkie Jego miasta. Nie było grodu niezajętego. Sześćdziesiąt miast i cały obszar Argob, królestwo Oga w Baszanie. To wszystko są miasta obwarowane wysokimi murami, potężnymi bramami i zaworami, nie licząc wielu miast otwartych. Obłożyliśmy je klątwą, jak uczyniliśmy Sihonowi, królowi Hezbonu. Klątwie podlegało miasto, mężczyźni, kobiety i dzieci. A wszystkie zwierzęta i łup z miasta zostawiliśmy dla siebie. Przejęliśmy w owym czasie z rąk dwóch królów amoryckich ziemię za Jordanem od potoku Arnon aż do gór Hermonu. Sydończycy nazywają Hermon Sirion, amoryci zaś zwą go Senir. Wszystkie miasta na równinie, cały Gilead, cały Baszan, aż do Salka i Edrei, miast w królestwie Oga w Baszanie, gdyż Og, ok, król Baszanu, był ostatnim z refaitów. Jego grobowiec żelazny jest wrabbat amonitów dziewięć łokci długi, cztery łokcie szeroki, mierzony według łokcia zwyczajnego. Posiedliśmy w tym czasie całą tę ziemię od Aroeru nad potokiem Arnon. Połowę gór Gileadu z jego miastami oddałem ludziom z pokolenia Rubena i Gada. Resztę gileadu i cały baszan królestwo Oga, dałem połowie pokolenia Manassesa. Cały obszar Argob i cały ten obszar Baszanu nosił nazwę Ziemia Refaitów. Jair, potomek Manassesa, zdobył cały obszar Argob aż po granice Gesurytów i Maakatytów i nazwał go swoim imieniem. I do dziś dnia zwątę część Baszanu osiedlami Jaira. Makirowi oddałem Gilead, a Rubenitom i Gadytom dałem część Gileadu aż do doliny potoku Arnon z granicą pośrodku doliny, potem aż do potoku Jabbok, do granic synów Amona. W końcu jeszcze Arabę z Jordanem jako granicą od Kinneret do Morza Araby, Morza Słonego, do stoków Pisga od wschodu. W tym czasie dałem wam taki nakaz. Pan, Bóg Wasz, dał Wam w posiadanie te ziemie. Wy wszyscy zdolni do noszenia broni, pójdziecie uzbrojeni na czele Waszych braci Izraelitów. Tylko Wasze żony, dzieci i trzody, gdyż macie wielkie trzody, zostaną w Waszych miastach, które Wam oddałem, aż Pan da odpoczynek po wędrówce Waszych braci, jak i Waszej, i oni posiądą ziemię daną im przez Pana, Boga Waszego, za Jordanem. Wtedy wróci każdy do swej posiadłości, którą wam przydzieliłem. W tym czasie poleciłem Jozuemu. Twoje oczy widziały wszystko, co uczynił Pan, Bóg Wasz, dwom królom. Tak samo Pan uczyni wszystkim królestwom, do których ty przyjdziesz. Nie bój się ich, bo Pan, Bóg Wasz, będzie za Was walczył. Wtedy prosiłem Pana, Panie mój Boże. Tyś zaczął swojemu słudze objawiać swą moc i rękę potężną. Któryż Bóg na niebie lub na ziemi dokonał takich dzieł i czynów potężnych jak twoje? Chciałbym przejść, by zobaczyć tę piękną ziemię za Jordanem i te piękne góry i Liban. Lecz przez was rozgniewał się na mnie pan i nie wysłuchał mnie. I rzekł pan do mnie: dość, nie mów mi o tym więcej. Wejdź na szczyt Pisga i podnieś oczy na zachód, północ, południe, wschód, i oglądaj krainę na własne oczy, bo tego Jordanu nie przejdziesz. Wydaj polecenie Jozułemu, umocnij go i utwierdź, gdyż on pójdzie na czele tego ludu i on mu da w posiadanie ziemię, którą zobaczysz. Tak pozostaliśmy w dolinie naprzeciw Betpeor. Po tym, jak Jezus wskrzesił Łazarza z martwych, wielu z tych, którzy przybyli, aby pocieszać Martę i Marię i byli świadkami tego cudu, uwierzyło w Niego. Jednak niektórzy z nich poszli do faryzeuszów i opowiedzieli im, co Jezus uczynił. To wydarzenie stało się punktem zwrotnym, prowadzącym do spisku na życie Jezusa. Przeczytajmy Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 11, wersety od 45 do 54. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Arcykapłani więc i faryzeusze zwołali Sanhedryn i rzekli. Cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla Was, aby jeden człowiek umarł za lud, niż by miał zginąć cały naród. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród. I nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili go zabić. Odtąd Jezus już nie występował otwarcie wśród Żydów, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni do miasta zwanego Efraim i tam przebywał ze swymi uczniami Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. do usłyszenia